Słuchajcie, już jutro w sprzedaży w oficjalnych salonach będzie dostępny Mavic Mini, a ja wybrałem się 2 dni temu, żeby pooglądać go do salonu w Katowicach i dzisiaj chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami, a także takimi wskazówkami przed zamówieniem wersji, zdecydowaniem jakiego kupić, czy kupić i tak dalej. I mam dla Was 10 takich swoich spostrzeżeń, 10 czynników, które warto wziąć pod uwagę przed zamówieniem Mavica Mini, szczególnie w internecie. Podstawowa sprawa to dostępność. W tej chwili głównie dostępne będą wersje podstawowe, czyli tak zwane basic. Będzie to jedna bateria, kontroler i dron. I tam niewiele jest w tym zestawie, to trzeba wziąć pod uwagę. De facto nie mamy karty pamięci, to jest zrozumiałe, nie mamy pamięci wbudowanej, ale nie mamy też między innymi ładowarki. Więc jeżeli zamawiacie, to trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma w komplecie ładowarki, ładuje się wersję basic bezpośrednio poprzez złącze micro USB z tyłu drona. Druga rzecz, bardzo istotna, jeżeli chodzi o kompletację dostawy i samą funkcjonalność, zwróćcie uwagę na kontroler, tam nie ma tego głównego złącza USB, co za tym idzie. Są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Po pierwsze, do tabletu trzeba mieć kabel OTG, dłuższy kabel OTG, który połączy nam boczne wejście właśnie z tabletem. To jest ta podstawowa sprawa. I druga rzecz, w kontrolerze mamy drążki z tworzywa, ale możemy je zamienić na drążki z Mavica R. Nie pasują drążki aluminiowe z Mavica 2, czyli tylko i wyłącznie można zamienić na te drążki z Mavica R. Jeżeli chodzi o gabaryty samej kamery z Mavica Mini, tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ona jest bardzo podobna do Osmo Pocket i sprawdzałem w salonie, czy to dokładnie jest ta sama kamera, ona się jednak różni gabarytami. To nie jest ta sama kamera, czyli osprzęt z Osmo Pocket, na przykład filtry, nie będzie pasował Wam do Mavica Mini. Kolejna rzecz dosyć humorystyczna jest taka, że jeżeli odpakujecie Mavica i chcecie go włączyć, może się tak zdarzyć, że ten Mavic nie chce Wam się włączyć od razu, wtedy trzeba podładować baterię, dlatego że baterie zwykle fabrycznie znajdują się w Mavicu Mini w trybie sleep mode, czyli uśpione. Trzeba też zwrócić uwagę, że to są po raz pierwszy zastosowane baterie litowo-jonowe w tym dronie. Nie mamy w komplecie ładowarki w wersji Basic i nie mamy kilku rzeczy, natomiast mamy za to śrubokręt, dostajemy w komplecie śrubokręt, to jest pierwszy dron od DJI, gdzie mamy takie narzędzie w komplecie i trzeba przewidzieć to, żeby taki śrubokręt ze sobą nosić i żeby nie pogubić tych śrubek małych. Z tym związana też ciekawostka jest taka, że każda z łopat śmigła jest oddzielnie, nie tak jak wcześniej. Wcześniej mieliśmy śmigła, które zawierały od razu dwie łopaty i montowane były zwykle na szybko złączkę, czyli w sposób bezpośrednio, bez żadnych narzędzi. Kolejną ciekawostką jest fakt, że tutaj jako pierwszy dron z DJI Mavic Mini ma możliwość zastosowania karty o pojemności, karty pamięci o pojemności 256 GB. Wcześniej na przykład w Mavicu R mieliśmy maksymalną pamięć, maksymalną pojemność karty 128 GB. Do Mavica Mini powstała specjalna aplikacja DJI Fly. Ona już jest dostępna zarówno na stronie DJI, jak i w App Store. I ta aplikacja jest dosyć prosta, aczkolwiek ma kilka ciekawych rzeczy. Dostępna już w ogóle jest do aplikacji w tej chwili aktualizacja. Dzięki niej będzie wyświetlony status satelit, sygnału satelit, ilości satelit, a także jakość połączenia na głównym ekranie. Aktywowano też dodatkowe quickshoty, o tym pewnie w następnym czy w kolejnym epizodzie opowiem. I to jest aplikacja, która ma też samouczek, jest bardzo prosta. Ja tą aplikację przechodziłem i ona faktycznie jest fajna, intuicyjna. Oczywiście ma kilka takich rzeczy, które wiadomo wymagają wprawy i wymagają przećwiczenia. Natomiast to, co Wam powiem jeszcze, że ta aplikacja też nie działa na wszystkich urządzeniach i warto zapoznać się z listą urządzeń mobilnych, które obsługują, które są obsługiwane przez tą aplikację, dlatego że starsze urządzenia generacją nie będą podchodziły. To jest całkiem nowa aplikacja DJI. Jeżeli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem, tutaj Mavic Mini ma funkcję fail safe, czyli ma powrót do domu, return home. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawienie tej wysokości powrotu do domu jest bardzo ważne. Tak jak wcześniej w wielu dronach mieliśmy czujniki z przodu, tak tutaj czujników nie ma i w wypadku, kiedy dron wraca do domu, a ma na swojej drodze przeszkodę, to on w tą przeszkodę wleci.
Kolejna rzecz bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o aplikacje, to pokazują nam się non-flying zones, czyli strefy, w których nie można latać, i przypominam, że dla aplikacji DJI Go, jak i tutaj dla aplikacji DJI Fly mamy dwa rodzaje stref. One są zupełnie inne niż te, które mamy w Polsce obowiązujące, a które można znaleźć w aplikacji Drone Radar, ale DJI pokazuje nam strefy niebieskie i czerwone. I niebieskie można zdjąć, jeżeli ktoś posiada świadectwo kwalifikacji, jest w stanie zdjąć, natomiast tych czerwonych nie. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o strefy? Zwykle one są wytyczone wokół lotnisk, wokół aresztów śledczych w Polsce i stadionów. Są też takie miejsca jak na przykład poligony czy jednostki wojskowe, które też otoczone są strefami. Zwykle promień takiej strefy wynosi 500 metrów. Jeżeli chcecie zrobić jakieś ujęcia w danym miejscu, to warto wcześniej zaplanować sobie i sprawdzić na mapie, czy przypadkiem nie ma tam strefy. Natomiast to, co mamy, i to jest też bardzo ważne dla eksploatacji tego drona, mamy funkcjonalność Find My Drone. Czyli w przypadku, kiedy dron na przykład zawiesił Wam się na drzewie i nie możecie go znaleźć, bo drzewo posiada gęste gałęzie z liśćmi, albo leży gdzieś głęboko w trawie czy pomiędzy krzakami, wtedy można taką funkcjonalność uruchomić Find My Drone z zakładki Safety w aplikacji i w tym momencie aktywujemy sygnał dźwiękowy, a także świecenie tej diody. Kolejną ciekawostką, jeżeli chodzi o Mavica Mini, jest też fakt, że on ma lampę statusu, ale z przodu nie ma świateł. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś chce mieć światła z przodu, to pewnie trzeba będzie wyposażyć Mavica Mini w jakieś dodatkowe oświetlenie, natomiast w tej chwili mamy tylko diody z dołu. U dołu są diody związane z baterią, natomiast z tyłu mamy lampę statusu. Pamiętajcie o tym, że Mavic Mini nie jest wyposażony w sondy, w obstacle avoidance, czyli unikanie przeszkód. Nie ma takiej funkcji. On w każdej sytuacji wleci Wam w przeszkodę, dlatego trzeba trochę poćwiczyć nim przede wszystkim i trzeba też wziąć pod uwagę to w przypadku takich szybszych manewrów czy lotów w trybie właśnie position czy scene smooth. Nowością jest także tryb CineSmooth. Jest to tryb, w którym możemy poruszać się z prędkością maksymalną około 14 km na godzinę. Bardzo fajny tryb do wykonywania kapitalnych ujęć wideo. Jest on trochę szybszy od tripod i polecam ujęcia wideo i wypróbowanie właśnie tego trybu CineSmooth. Jeżeli chodzi o dźwięk Mavica Mini, my lataliśmy w salonie, ale jest naprawdę przyjemny. On przypomina trochę dźwiękiem częstotliwości Mavica 2. On nie drażni tak ludzi, tak jak w przypadku Mavica Air. I ten dron budzi bardzo dobre skojarzenia wśród ludzi, zjednuje sobie serce, jednoczy do siebie i przekonuje, dlatego że jest malutki, ludzie też nie boją się tego drona. Pytałem też w salonie taką kwestię, a mianowicie czujniki, tak jak mówiłem już wcześniej, i DJI Care Refresh. I powiedziano mi, że faktycznie dla Mavica Mini ta wartość DJI Care Refresh jest bardzo niska, bo wynosi ona 39 euro. I na czym to polega? Okres ubezpieczenia, to jest ubezpieczenie autokasko, można tak to porównać. Okres tego ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od aktywacji. Możecie to aktywować do 48 godzin właśnie od zakupu. Oczywiście można to zrobić później, ale trzeba pewną procedurę przejść. Natomiast zwykle DJI Care Refresh aktywuje się do 48 godzin od zakupu drona. I polega to na tym, że kupujemy w internecie właśnie DJI Care i rejestrujemy nasz dron. Przypisujemy ubezpieczenie do numeru seryjnego i działa to na 12 miesięcy. Pokrywa dwie szkody i zwykle jest to wymiana na nowy czy nieaktywowany dron za jeszcze dodatkową drobną opłatą typu 10% wartości. W tej chwili nie mam tutaj idealnych zasad na dzisiaj. Jeszcze nie zaktualizowano, jeżeli chodzi o wartości, jaką trzeba wpłacić dodatkowo za pierwszą i za drugą wymianę, ale zwykle to jest około 10%. I trzeba pamiętać też o tym, że DJI Care Refresh kupuje się tylko raz, nie można dokupić po roku. Jest to jednorazowe ubezpieczenie, taka ochrona dla szczególnie nowych pilotów, operatorów, którzy chcą się nauczyć, są niepewni i w mieście mogą liczyć na pewną osłonę. I też, co jest ważne przy DJI Care Refresh, że trzeba mieć egzemplarz drona. Nie tak, że go utopimy, czy gdzieś powiesimy wysoko na drzewie, albo na budynku, czy na jakimś placu zamkniętym. Nie, musimy dostarczyć do serwisu fizycznie
fizycznie sztukę. Może być nawet rozjechana przez walec, ale to ma być dron fizycznie, który kupiliśmy i na który jest numer seryjny. Kolejna sprawa bardzo kontrowersyjna, na temat ten już nagrałem specjalny film, a mianowicie różnica pomiędzy wykonaniami. Mamy na dzisiaj wykonania następujące. Wykonanie na Japonię, które różni się głównie baterią, tam jest o połowę mniejsza bateria, waży 50 gramów. Bateria klasyczna do mini waży 100 gramów. Ale też mamy wykonania pod certyfikat amerykański FCC lub europejski CE. Jeżeli chodzi o certyfikat amerykański FCC, tam mamy mocniejszy sygnał, jest większa moc, bo jest 14-18 dla CE, a tam jest 30 mW, przepraszam, decybeli mocy, jeżeli chodzi o samą moc transmisji. Na rynku europejskim, jeżeli zamawiamy drona nawet na stronie DJI.com, otrzymujemy drona właśnie z certyfikatem CE. Jeżeli ktoś przywiezie ze Stanów, ma FCC, natomiast trzeba się liczyć z tym, że DJI może twierdzić, że to jest dron, który lata przebywa poza strefą przeznaczenia. Natomiast tutaj mamy też takie kwestie dyskusyjne, jak na przykład turyści, którzy podróżują po całym świecie, czy podróżnicy, czy osoby, które de facto żyją tak jak digital, społeczność digital nomads, którzy żyją przemieszczając się po całym świecie. Więc tutaj na pewno to jeszcze ta sprawa wzbudzi wiele kontrowersji. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że polecam przede wszystkim naszą sieć polską, dystrybutorów, którzy mają serwis, prawda? Ja wielokrotnie korzystałem z pomocy, czy Pawła z Cybershopu, czy Dominika z Drone Experta, bo to są firmy, które, na których można polegać i którym można też powierzyć pewne sprawy do naprawy, ale też wspierają w ramach pomocy, prawda? Czy pożyczą sprzęt, czy doradzą, czy sprzedadzą coś, co jest nam potrzebne i tak dalej, i tak dalej. W każdej chwili można liczyć też na ich opinię. Także tutaj trzeba się zastanowić. Oczywiście są też opcje takie, żeby takiego drona ściągnąć z Chin, na przykład z AliExpressu czy z Banggood. Ja dużo sprzętu ściągam z Banggood z tego względu, że tam jest płatność PayPalem i to jest też ważne, dlatego że PayPal daje pewne gwarancje. On oczywiście charge'uje trochę więcej, więc płacimy za drona na Banggood kilkadziesiąt złotych więcej, jest tam kupon rabatowy i można też tam zamówić. To wszystko zależy od Waszych preferencji. Ktoś się upiera na FCC, można też poprosić wujka, ciocię czy znajomego, żeby przywiózł Wam samolotem takiego drona ze Stanów. Oczywiście mamy też wersję combo, prawda? I ona jest dużo bogatsza, dlatego że ma ładowarkę dla trzech baterii, ma osłony śmigieł, ma dodatkowe śmigła w komplecie i ma case bardzo ładny, czyli to opakowanie, to etui na drona. W wersji podstawowej nie macie tego etui, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I to jest mniej więcej tyle, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli są jakieś pytania czy uwagi, bardzo proszę o komentarze pod filmem. Już niedługo ukaże się także mój taki warsztat, który krok po kroku wprowadzi Cię, jeżeli zaczynasz latać, wprowadzi Cię w latanie właśnie Maviciem Mini lub innym dronem DJI. W 5 prostych krokach wejdziesz w świat dronów. Trzeba pamiętać o tym, że Mavic Mini jest dronem, który jest przeznaczony dla trochę innego rynku. To nie jest dron dla dotychczasowych użytkowników. To jest dron, który jest raczej do zadania, ma zadanie specjalne, a mianowicie podbicie rynku, który jeszcze nie był przez DJI wcześniej obsługiwany, czyli rynek takiej popkultury, prawda? Media społecznościowe, ludzie, którzy mają już tablet, komórkę, mają gadżety, a chcą mieć coś więcej i następnym krokiem ma być właśnie dron. Więc będzie to element na pewno takiej popkultury, czy naszej kultury codziennej, posiadanie Mavica Mini w kieszeni, wyciągnięcie i strzelenie selfie. Jako ciekawostkę już chyba na końcu mogę powiedzieć tylko tyle, że ten dron jako jeden z nielicznych nie jest obsługiwany bezpośrednio z tabletu. Wcześniej mieliśmy czy Sparka, czy Mavica możliwość obsługiwania poprzez Wi-Fi z telefonu lub z tabletu. Tutaj nie możemy go obsługiwać tylko i wyłącznie z kontrolera. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pod filmem znajdziecie linki do moich darmowych produkcji. Są tam warsztaty, audiobooki, czy właśnie mini warsztaty online, gdzie dostęp jest darmowy i serdecznie zachęcam Was do udziału. Pozdrowienia, trzymajcie się, cześć!